W dzisiejszym odcinku Kultura projektowania chciałbym Wam pokazać, w jaki sposób projektuje się rozbudowę drogi. W tym przypadku akurat będę projektował rozbudowę drogi wojewódzkiej. Jest to ulica Lipska w Zamościu. Długość odcinka to około 2,5 km. Odcinek składa się z obszaru ściśle zurbanizowanego oraz z obszaru tak zwanego wylotowego z miasta Zamość w kierunku Krasnobrodu. Częściowo ulica Lipska jest położona równolegle do rzeki Topornica. Wzdłuż przedmiotowego odcinka występuje kilka istniejących obiektów mostowych. Pierwszy z nich to jest obiekt mostowy nad rzeką Topornica przy skrzyżowaniu z ulicą Źródlaną. Następnie mamy kilka kładek dla pieszych i rowerów. Kolejny obiekt mostowy to jest również nad rzeką Topornica w zbiegu ulicy Altanowej i Lipskiej. Tutaj mamy kładkę dla pieszych oraz most w ciągu drogi wojewódzkiej. Ten most jest również objęty opracowaniem. Początek opracowania rozbudowy drogi wojewódzkiej zaczyna się u zbiegu ulic Żdanowskiej, Świętego Piątka, Orląt Lwowskich i Lipskiej. W zakresie opracowania znajduje się również przebudowa, a tak naprawdę korekta skrzyżowania typu rondo u zbiegu ulic, o których wcześniej mówiłem. Korekta będzie polegała na utworzeniu wyspy środkowej, przejezdnej dla pojazdów miarodajnych. Następnie mamy do rozwiązania kilka skrzyżowań w ciągu ulicy Lipskiej. Pewnie tutaj zmodyfikujemy troszeczkę istniejące zatoki autobusowe. Najtrudniejszym odcinkiem do zaprojektowania będzie odcinek wzdłuż rzeki Topornica, ponieważ na tym odcinku występują grunty organiczne, torfy, które determinują pewne rozwiązania technologiczne w posadowieniu całej nawierzchni drogi. Aby w ogóle rozpocząć projektowanie, należy przeprowadzić kilka analiz i pomiarów. Pierwszą i główną analizą, jaką należy przeprowadzić, to analiza powiązania istniejących układów komunikacyjnych z projektowanym odcinkiem drogi. Następnie należy dokonać pomiaru istniejącego natężenia ruchu, tak aby w późniejszym czasie określić prognozowane natężenie ruchu i na tej podstawie projektować konstrukcję nawierzchni drogi. Nie możemy tutaj też zapominać o niechronionych uczestnikach ruchu, tak jak piesi i rowerzyści. W tym celu również szczególnie w obszarach miejskich należy przeprowadzić analizę natężenia ruchu pieszych oraz rowerzystów. Należy również pamiętać, że przeanalizować musimy samą lokalizację projektowanego odcinka drogi względem obszaru przyległego. To znaczy musimy sprawdzić, czy na długości projektowanego odcinka drogi występują takie obiekty jak szkoły, żłobki, przedszkola, czy projektowana droga przylega lub bezpośrednio przebiega przez strefy gospodarcze, handlowe, usługowe. Takie analizy są kluczowe przy późniejszym projektowaniu, nazwijmy to, gabarytów poszczególnych elementów infrastruktury drogowej, takich jak szerokość dróg dla pieszych, szerokość dróg dla rowerów, no i przede wszystkim szerokość głównego ciągu komunikacyjnego, jakim jest jezdnia. Po dokonaniu pierwszych analiz można stwierdzić, że szerokość jezdni ulicy Lipskiej od skrzyżowania z ulicami Żdanowska, Świętego Piątka aż do ulicy Promiennej ma nieprawidłową szerokość jezdni. Dlaczego nieprawidłową? Ponieważ jeden pas ma szerokość około 4,60 m. Jest to w mojej ocenie nieefektywne wykorzystanie przestrzeni jezdni, ponieważ dwa samochody się nie zmieszczą na 4,60, prawda? Czyli mamy dość dużą szerokość pasa, tak naprawdę niewykorzystywanego. Dlatego, aby zwiększyć efektywność wykorzystywania pasa jezdni, a tym samym powiększyć szerokość ciągów pieszych oraz ciągów rowerowych, należałoby doprowadzić szerokość jezdni ulicy Lipskiej
do zgodności z warunkami technicznymi. Czyli dla klasy G mamy tutaj 7 metrów, czyli po 3,5 metra na pas ruchu. To jest wstępna geometria, którą zaprojektowałem w oparciu o wcześniejsze analizy ruchowe wszystkich uczestników. Jak możecie zobaczyć, jezdnia została zawężona do 7 metrów, czyli mamy po 3,5 metra na pas. Wyzwaniem w tej dokumentacji będzie zaprojektowanie konstrukcji w obszarze rzeki Topornica, ponieważ ten obszar, jak wcześniej mówiłem, jest trudnym obszarem geologicznym i jakakolwiek tutaj ingerencja w istniejący nasyp będzie powodowała, że będziemy musieli zastosować zapewne technologię wzmocnienia gruntu poprzez pale, może nawet i nasypy odciążeniowe, ale to jeszcze nie na tym etapie. Okej, tutaj mamy już zaprojektowane główne ciągi komunikacyjne. Teraz może wypadałoby zaprojektować jakieś drogi dla pieszych. Okej, udało się nam ten bulwar ładnie połączyć. Jeszcze tylko tutaj parę zabiegów. Dobra. Mamy. Okej. Tutaj tak niekoniecznie. Okej. W sumie niekoniecznie ten ciąg wspólny tutaj, ponieważ ciąg wspólny mógłby się zaczynać tutaj za przejściem dla pieszych, bo później nie mamy kontynuacji tego ciągu wspólnego i by było... Tak, zdecydowanie to jest błąd. Żeby go kontynuować tutaj. Jego zakończymy tu. Tutaj zrobimy chodnik po prostu 2,5 metrowy. Tak jest, tak to zrobimy. Żeby już nie kombinować w sumie. Okej, dobra. Ponieważ faktycznie nie ma to może sensu. 2,5? 2,5, dobra. Okej, mamy 2,5. Tylko tutaj mi się nie podoba. No tak, w zasadzie to powinno być tutaj. Ta kompozycja była niestety nie taka, jaka powinna być. Okej, tutaj możemy zejść później do istniejącej. Wtedy się komponuje, mam to zdecydowanie inaczej. Okej. Kompozycja to ważna rzecz w zasadzie. Dobra. Czary, mary, hokus, pokus, bęc. I mapa jest szara. Tak naprawdę na samym początku mogłem tą mapę sobie też wyszarzyć i też by było ok. Ale są dwie szkoły. Niektórzy projektują na kolorowych mapach do celów projektowych, a niektórzy sobie to wyszarzają. Mi to jest tak naprawdę obojętne. Ale możecie zobaczyć, jak ładnie są podbite elementy projektowane na tle szarej mapy. Oczywiście wykonawca na placu budowy dobrze jakby miał tą mapę kolorową, ponieważ dokładnie wtedy widać, gdzie są istniejące sieci, gdzie jest gaz, czyli żółty, elektryka, czyli czerwony, telekomunikacja pomarańczowy i tak dalej, i tak dalej. Tutaj w zasadzie tego nie widać, no ale powiedzmy, że doświadczony inżynier sobie i z taką mapą poradzi. No teraz zdecydowanie lepiej widać te projektowane elementy infrastruktury. Okej. Dobra. Na dzisiaj chyba to będzie tyle. Jutro zjazdy i moja ulubiona część kolorowanki. Trzymajcie się. Dzień drugi projektowania rozbudowy drogi wojewódzkiej numer 849 w Zamościu, ulica Lipska. Startujemy.
Po wkreśleniu zjazdów, chyba już mamy wszystkie zjazdy. Ok, to jest tylko wstępna geometria, zaznaczam. Zapewne w poniedziałek udam się do zarządcy drogi i omówimy całą geometrię drogi, zjazdów, drogi dla pieszych i drogi dla rowerów i innych rozwiązań geometrycznych. Jeżeli będę miał wstępną akceptację, wtedy przechodzimy do wykańczania planu gospodarowania terenu. Powkreślamy wszystkie przejścia, wiaty i przejdziemy do najfajniejszej części, najbardziej przyjemnej, czyli kolorowanki projektowania. Okej, dobra. To jeszcze trzeba będzie wkreślić opaskę, inne elementy. Dobra. Na dziś to tyle i zapraszam do kolejnej części, gdzie będziemy już wykańczać rysunek. Trzymajcie się. Witajcie w ostatniej odsłonie projektowania rozbudowy drogi wojewódzkiej ulicy Lipskiej w Zamościu. Jestem już po konsultacjach z zarządcą drogi. Wprowadziliśmy troszeczkę korekt, ale to są takie drobiazgi. Ok, tutaj mamy wszystko. Zobaczcie, jak wygląda skrzyżowanie o ruchu okrężnym. Oczywiście tutaj 90% środkowej wyspy będzie przejezdna do tak zwanego awaryjnego przejazdu, a wynika to z przejezdności. Mamy tak, mamy tutaj przejezdność pojazdu wojskowego ze względu, że droga jest o znaczeniu obronnym. Mamy tutaj przejazd dwóch autobusów przegubowych i mamy przejazd samochodu ciężarowego z naczepą, czyli ten najtrudniejszy taki manewr, to jest tutaj manewr zawracania. I z tego tytułu tutaj została taka malutka wysepka. Jak nałożymy te wszystkie przejezdności, to dokładnie Wam pokażę, jak to jest zrobione. I dlaczego taki nietypowy kształt ma wyspa. O, widzicie? Teraz dokładnie wszystko widać. Więc wolną przestrzeń mamy tutaj. Akurat to jest taka przestrzeń na istniejącej wyspie środkowej, gdzie tutaj są elementy takie dekoracyjne, świąteczne. Taki duży, duży, duży prezent jest. Więc akurat zostanie tutaj ta przestrzeń na prezent. Dobra, teraz fajniejsza rzecz, czyli moja ulubiona, czyli kolorowanka. Granitowe krawężniki na rondzie. Dlaczego granitowe? Bo mają większą trwałość przy ewentualnych najazdach, ale tak to jest
tak ta geometria jest skrojona, że tutaj nie powinno być już żadnych najazdów na istniejące krawężniki. Ale dla bezpieczeństwa zrobimy sobie tutaj granitowe. Granitowe. Dobra, mamy kładkę. Tutaj wszystko się zaznaczyło. Jest okej. Żeby później coś przy kolorowaniu naszym nie zabrakło. Okej. Tu jest. Chodnik jest. Dobrze. Czyli dotąd zrobimy sobie. I tutaj wszędzie jest do granicy, tak? Dobrze. Dobra, to już by było chyba na tyle kolorowania. Jest dobrze, mówię wam, jest dobrze. Okej, mamy piękną, ładną geometrię. Mamy ciągi piesze, czy inaczej, mamy drogę dla pieszych, drogę dla rowerów i dla pieszych, zjazdy w azyle. I bardzo fajne, odnowione rondko. Mam nadzieję, że nie wynudziliście się podczas trwania tego programu. I chciałbym wam powiedzieć, że na pewno takich kontentów będę tworzył dużo więcej.
ponieważ takie treści, w mojej ocenie, zwiększają świadomość nas wszystkich, czyli użytkowników przestrzeni publicznej. Jeszcze raz dziękuję za obejrzenie i wysłuchanie. Zapraszam do obejrzenia kolejnych odcinków.